Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jedno myślenie z opowiadania 1984 George'a Orwella sprawdza się dzisiaj w nieprawdopodobnych miejscach. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze czeka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, które bardzo często są zdemonetyzowane. No jeżeli oglądacie, dajecie kciuki w górę, piszecie, to jest bardzo ważne, polecacie, to jest też bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Do tej pory w Ameryce była różnorodność zdań. Była tak zwana opozycja do wszystkiego. No i wszystko było nakręcane przez chęć zarobienia pieniędzy, ale jakieś idee, jakieś pomysły, no to wszystko było analizowane, sprawdzane, krytykowane. No i najlepszy wygrywał, najbardziej efektywny, najbardziej wydajny, najtańszy i tak dalej, i tak dalej. No ale teraz od 60 lat w Ameryce jest pchana polityka jednopartyjna, czyli komunizm ma rację, partia ma rację, przedstawiciele mają rację, sekretarze mają rację. No i takim sekretarzem partyjnym był Antoni Fauci, on ostatnio to właśnie powiedział, że jak ktoś jemu nie wierzy, no to nie wierzy nauce. No i wielu tych lewaków powtarza właśnie to, że jeżeli krytykujesz mnie i coś podważasz, no to nie wierzysz nauce. W Ameryce czymś takim w nauce to było to, że każdy miał prawo pytać, każdy miał prawo rozmowy, prawo dyskusji, a teraz dużo naukowców po prostu idzie po linii partyjnej. Ta poprawność polityczna, to tak nazywają poprawność polityczna, ale to jest w sumie poprawność komunistyczna, bo cokolwiek partia powie, no to wszyscy członkowie partii muszą to spełniać. No i nie ma sprzeciwu. Nie ma sprzeciwu po prostu, a jak jest jakiś sprzeciw, no to jest czystki. To są czystki jak za Bieruta, za Stalina, za Hitlera, za Mao, za Castro, no bo tam zawsze jak nie idzie po linii partii, to są czystki. No i to jest właśnie efekt jednopartyjności. W Ameryce jest 50 stanów, no i w sumie te zamknięcie, ta panika, ten COVID-19, 20, 21, 22, no to spowodował to, że w sumie Ameryka się podzieliła. Teraz Ameryka się podzieliła, jest wybory, są w drugi wtorek listopada, 8 listopada, no i będzie widać, która Ameryka zwycięża. No, zwyciężyła między innymi Floryda. Floryda, która nie zamknęła swojego stanu, Floryda, która nie nakazywała biznesom, żeby się zamykały, Floryda, która nie zwalniała ludzi z pracy, nie nakazywała prywatnym biznesom wyrzucać ludzi z pracy. No i oni przetrwali. Statystycznie wygląda na to, że wylądowali dużo lepiej niż wszystkie te komunistyczne stany, gdzie byli demokraci, gdzie gubernatorzy robili wszystko, żeby po prostu zniszczyć swój własny stan i przy okazji zniszczyli swój własny kraj. Teraz Floryda, na Florydzie główny lekarz Józef Laudapo no opublikował takie dane, że szczepionki covidowe powodują wśród młodzieży, młodych ludzi zapalenie mięśnia sercowego. No to normalnie zapalenia mięśnia sercowego, no to jest spowodowane przez wirus. No i te 84% wzrasta ryzyko, że ludzie chorują, no i umierają.
po tej modyfikowanej genetycznie szczepionce, bo niektóre te szczepionki tam jak w Chinach, czy chyba w Rosji, jak robili te szczepionki, no to oni robili na zasadzie wirusa grypy i tam rozmnażali te wirusy tam w jajkach jakichś i później robili zaczyny i wstrzykiwali. Tutaj to są modyfikowane genetycznie proteiny, które to tam się łączą z jakimiś innymi cząstkami w krwi. To jest dosyć bardzo skomplikowane i to nie jest normalne. No i taki wirus w wypadku młodych ludzi, którzy tak, większość młodych dzieci na przykład, no to ma taką życiową odporność na tego wirusa covidowego, no bo wirus grypy, no to dzieciaki mają 7-8 razy w roku, ciągle są albo zasmarkane, albo były zasmarkane, albo będą zasmarkane, tam ciągle jest stan jakiegoś zapalenia. Te ciało na takich wolnych obrotach po prostu zwalcza i te zapalenie nie jest jakieś takie straszne, ale są tworzone antyciała i później dzieciaki, nawet jak mają jakiś inny wirus, no to już są przyszykowane tak mniej więcej. No i organizm młodych ludzi czy dzieci jest dużo bardziej odporny i zmuszanie do tego, żeby 15, 17, 18-letnich młodych mężczyzn szczególnie szczepić, kiedy oni mają dosyć małe ryzyko zachorowania, no to jest nieodpowiedzialne. Bardzo często też już byli albo uodpornieni naturalnie, albo mieli jakieś tam, przechodzili choroby, no ale to pomimo wszystko nakazywane było, że mają być szczepieni. No i reakcja. Następuje reakcja komunistów, reakcja jak zwykle obszmarować tych ludzi, którzy mają jakieś przeciwne zdanie. Dyrektor jednego z instytutów, Eric Topol, no to on największy krzykacz, największa morda pro-covidowa, no to karci i potępia właśnie tego głównego lekarza Józefa Ladapo. No i on krzyczy, że to wszystko jest bezpodstawne, że to jest nieodpowiedzialne, że to jest nieostrożne, że jest po prostu złe. Dlatego, że przeciwstawia się wszystkim tym ekspertom, którzy w zasadzie sprzedali się. Oni wszyscy się sprzedali firmom farmakologicznym produkującym medycynę. No i on mówi, że to jest typowe, że typowo to jest dosyć słaba reakcja, no i młodzi ludzie zdrowieją prawie całkowicie, tak? Czyli niektórzy jednak również umierają. No ale dużo młodych ma jakieś spore efekty. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nikt nie podaje danych. Nikt nie podaje na poziomie krajowym, a tam lekarz po prostu stanu Florida wziął te wszystkie dane statystyczne, no i patrzy się. No na poziomie Waszyngtonu to nie jest publikowane, to powinno być publikowane. W Ameryce no to śmiech na sali zawsze był, jak w telewizji mówią, że badania prowadzone w Izraelu pokazują to czy tamto. No, jak to jest możliwe, żeby badania prowadzone w Ameryce nie pokazywały? No to jest ukrywane. To jest w sumie ukrywane, bo FDA, czyli Food and Drug Administration, czyli Ministerstwo Żywności i Lekarstw, wymaga tego, żeby były dane statystyczne na te wszystkie szczepionki po tym, jak to wszystko jest zaakceptowane. No, Ministerstwo Jedzenia i Leków nie zastosowało tego do COVID-u. Naukowcy poszli do sądu, naukowcy chcą te wszystkie badania zobaczyć dotyczące co się dzieje, no ale również chcą zobaczyć, jak to wszystko było robione, żeby popatrzeć,
liczyć się na bezpieczeństwo, no i to, co Pfizer robił. No Pfizer, no to w ogóle jeden wielki cyrk, bo Pfizer wziął 20 tysięcy ludzi, dał im solankę, 20 tysięcy dał im tą szczepionkę, no i z tych 20 tysięcy przyszło, po solance przyszło 100 chorych, a tych po szczepionce było 5 chorych na 20 tysięcy, no i oni podzielili 100 na 5, to jest 20, 1/20, na 1/20, no to znaczy, że 19/20 jest pozytywne, czyli 95% szczepionka jest efektywna. No, każdy normalnie się zapyta, czy na 20 tysięcy 100 to jest tak dużo chorych i czy na 20 tysięcy 5 to jest tak mało chorych. No ale nie pokazują tego, nie pokazują tego ludzie w ogóle, nawet lekarze, jak się człowiek zapyta lekarza, czy on wie, skąd się wziął te 95% efektywności, no to gamonie nie wiedzą. Teraz CDC, czyli ten centrum kontroli chorób, sugeruje, czy tam, no nie nakazuje jeszcze, te boostery, te wszystko turbo, drugie, trzecie czy czwarte szczepionki, no i też nie pokazują żadnych danych klinicznych. Nie ma tam żadnego prześwietlenia ze strony innych naukowców. Pfizer powiedział, że ten booster działa, ale nikt tego nie sprawdzał. No, oskarżają Florydę właśnie, że oni coś takiego robią, że też nie pokazują. Najważniejsze w tym wszystkim to jest to, że nie ma dyskusji. Nie ma dyskusji, no bo ci tak zwani fachowcy, eksperci, no to z reguły to są ludzie, którzy przehandlowali swoją duszę za obietnicę nie wiadomo czego. No i oni tłumaczą, że jakiekolwiek pod pytanie się na temat efektywności czy zdolności tych szczepionek, no to niestety według nich powoduje, że społeczeństwo nie ma zaufania. No ale społeczeństwo nie ma jeszcze więcej zaufania, bo to, co oni robią, no to jest nieprawdopodobne. No opozycja tego lekarza Józefa Ladapo, no potępia go po całej stronie, że on jest antynaukowcem, że nie rozumie nauki. No on jest lekarzem. Ciekawe jest to, że on jest takim zwykłym lekarzem, a jego krytyk, ten Eryk Topol, no to był administratorem na Uniwersytecie gdzieś w koledżu, no, ze specjalizacją w chemii. Także to jest ironia losu, że te gamonie wychodzą, oskarżają innych o to, którzy sami mają, albo jeszcze gorzej. No, to, że antynauko... Przezywają ludzi, że są antynauce, przeciwko nauce, no ale to zawsze to samo lewactwo robi. Jeżeli chodzi o środowisko, zawsze każdy jest wyzywany właśnie od tych epitetów. Jeżeli ktoś jest krytycznym względem noszenia maseczki, też jest wyzywany. Jeżeli jest był krytykiem zamykania, też jest wyzywany. No również magazyn Nauka zaatakował doktora Ladapo, no w tym samym mniej więcej stylu, że nie wie co robi. No okopali się kompletnie, żeby zmylić wszystkich w społeczeństwie. No i pchają to do tej pory, jak się posłucha tego, co Fauci mówił,
niszczyli. Niszczyli też lekarzy, naukowców. Był taki, taki wielka deklaracja, wielka deklaracja Barrington. No i tam w zasadzie dużo, dużo lekarzy, dużo fachowców od pandemii, od infekcji, no proponowali, kto ma dostawać szczepionkę. No zdecydowanie mówili nie zamykać całego kraju, nie zamykać całego narodu, nie zamykać wszystkich biznesów, skoncentrować się na tych, którzy są najmniej odporni. No i to wszystko, to co każdy normalny człowiek sobie pomyślał, co powinno być zrobione, no to oni byli atakowani nawet do tego stopnia, że byli eliminowani, była czystka na tych wszystkich Twitterach, nie Twitterach, YouTubach i tak dalej, i tak dalej. Na Facebookach. Doktor, ten lekarz, ten główny lekarz z Florydy jest atakowany przez tych wszystkich faryzeuszy medycyny, którzy po prostu sami popełniają te wszystkie błędy i grzechy nauki, a jemu przypinają to, że on w zasadzie nie robi tego, co powinien. No i największy grzech to jest to, że się nie zgadza z tą grupą, z grupą ekspertów. No jeden właśnie ekspert na Twitterze, no to właśnie naskoczył na niego i napisał, że tam żadne badania nie są perfekcyjne, no i trudno im wierzyć. No i właśnie ten doktor Ladapo napisał, no cieszę się, że nareszcie ludzie zaczęli rozmawiać na temat i chcą zobaczyć, co się z tym wszystkim dzieje. No smutne to jest, że część naukowców po prostu kradnie komunistycznie prawo do wypowiedzi, no i chce w sumie eliminować innych naukowców, którzy mają zdanie przeciwne. No, demokracja polega na dialogu, demokracja polega na tym, że ludzie starają się zrozumieć obydwa punkty widzenia. No ale w systemie jednopartyjnym, na razie politycznym, no to w sumie likwidowani byli przeciwnicy polityczni. Teraz wygląda, że w Ameryce to weszło to wszystko na jakiś wyższy stopień, no i teraz likwidowani są przeciwnicy na każdym stopniu, na kulturowym stopniu, na socjalnym stopniu, na te wszyscy przeciwnicy tych transwestytów są likwidowani, wszyscy ludzie, którzy mają jakieś inne punkty widzenia, gdziekolwiek są likwidowani, w nauce są likwidowani, także jednopartyjność weszła kompletnie we wszystkie można powiedzieć pola nauki i we wszystkie dziedziny, w każdą dziedzinę życia człowieka. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Dziękuję, że piszecie posty, dziękuję, że dajecie lajki. No dziękuję, że oglądacie. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. I gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na konserwatystów, głosujcie na normalnych. Jeżeli mieszkacie w Ameryce, jeżeli macie obywatelstwo, jeżeli możecie głosować, głosujcie. Głosujcie nawet jeżeli się częściowo nie zgadzacie z tym, co wasz reprezentant republikański twierdzi, głosujcie po linii partyjnej, bo niestety problem z republikanami jest taki, że jeżeli tam 10% ktoś się nie zgadza, to kompletnie te 10% odrzuca. Komunistom kompletnie, nawet jeżeli się nie zgadzają w 50%, to ciągle głosują po linii politycznej, nawet jak się nie zgadzają w 30%, w 70%, ale 30% się zgadzają, to głosują na te 30%. Republikanie, konserwatyści chcą głosować na 99% i to jest właśnie ten błąd polityczny, ten błąd polityczny, gdzie nienormalni wygrywają.
przekaz dla socjalistów, co głosowali na Clintona, Bidena czy Muhammeda, Baracka Obamy. Widzicie, do czego komunizm doprowadził Amerykę. Mam nadzieję, że widzicie to przy swoich zakupach, no, czy przy swojej pensji, przy planach emerytalnych, czy procentach, które musicie płacić w banku. Zdrowie dla normalnych.